I znowu witam się z wami, taka przykurczona gdzieś przy ściance. Ale to dlatego, że nie chcę wam zdradzać, co dzisiaj będzie w przymierzalni. I zapraszam was na trzeci, ostatni odcinek przeglądu obecnej kolekcji Reserve. Powiem tak, dzisiaj będzie najdłuższy film ze wszystkich, bo pomyślałam, że zmieszczę to wszystko już w jednym filmie, żeby tak jakoś nie rozdzielać bezsensownie. Także przygotujcie się na dłuższe posiedzenie, jeżeli oczywiście macie na to tylko ochotę, ale możecie też w częściach zawsze oglądać, wiadomo, no bo to jest długi film. Tak, także pierwsza część była super, boskie ubrania, świetne zrobiłam zakupy. Druga część dla mnie osobiście nie do końca były fajne te ubrania. No i dzisiaj mamy część trzecią, która potencjalnie może konkurować z pierwszą, ale to się okaże wszystko. I też wasze zdanie tutaj. Jestem ciekawa waszego zdania, w której z części rzeczy wam się najbardziej podobały. Także jak sobie obejrzycie, możecie mi napisać w komentarzu. Jak zawsze idziemy oglądać rzeczy, to co wisi na samym sklepie, w sklepie. A później będziemy mierzyć to, co potencjalnie mnie interesuje, co jest w trendach, co jest fajne według mnie. I oczywiście do tych rzeczy, które będę mierzyć, jak zawsze będziecie mieć w opisie po prostu link. Nie? Wiadomo, tak jak zawsze. Natomiast chodząc po sklepie staram się pokazywać każdą metkę, żebyście sobie mogli zatrzymać, kod sprawdzić, wpisać na stronie, ewentualnie, nie wiem, dodać do ulubionych czy coś takiego. Także jak wszystko jest jasne, zaczynamy. Zostawcie proszę kciuk w górę. Jeżeli film będzie się wam podobał, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zaczynamy. Dzisiaj dużo przed nami. Słuchajcie, właśnie oddałam jedną rzecz, którą zamówiłam online. Nawet wam jej nie pokazuję, bo była okropna. Ale tak, mówiłam wam w ostatniej części, że dużo rzeczy dowiesili, więc jestem już tutaj, więc zaczniemy tutaj i tak szybko przelecimy. Tu widzę jakieś takie przeskalowane bluzy. Sztywne, dosyć mięsisty materiał za 100 zł. Ten kolor jest ładny, taki róż. I tu mamy jeszcze beż. Natomiast tak, to już było. Tak sobie polecimy, wiecie, po tych rzeczach, które się pojawiły. Tu widzę, mamy, o, na manekinie. To wydaje mi się, to z góry był ten sweter, ale nie jestem pewna, więc wam pokazuję. Patrzcie, fajna spódniczka taka z plisami i sweter z takim kołnierzem za 119 zł. No i spódnica jest tutaj i spódnica w kratę za 130. I jeszcze mamy tutaj ten sweter w jasnym kolorze. A tu mamy spodnie, o, fajnie wyglądają, takie w kratkę. Prosta, szersza nogawka, tu zaszewki, pasek, nawet niezbyt obciachowy. 180 zł. Ok, patrzę teraz tu. Tego nie było, tak mi się wydaje. Tu mamy coś takiego. Takie, tak, na pewno tego nie było, albo było gdzieś indziej, w innej części sklepu. Ja po prostu nie widziałam jeszcze tego, nie, ale tutaj wam pokazuję takie bluzki. Tu widzicie, macie kryjący materiał pod spodem, a częściowo to nawet nie jest taka organza, tylko taka siatka, a częściowo właśnie tutaj plumeti za 130 i tutaj jeszcze jest wersja czarna. Dalej mamy z takiego woskowanego trochę jakby denimu katanki i popatrzcie, on jest granatowy, bo to widać, a jest przywoskowany na taki brązowy kolor, także coś takiego klasyczny, prosty, krótszy fason. I cena to jest 200 zł. Tutaj mamy tiulowe spódnice z takim wykończeniem jeszcze haftowanym. No tak, to się pojawia w sieciówkach LPP co roku, co sezon właściwie. To już było. No i są to rzeczy, które, że tak powiem, no, nie są w trendach, delikatnie powiedziawszy, może tak. Tutaj mamy jeszcze spodnie do zestawu, takie proste, do tej katanki za 180. I jeszcze tutaj podejdziemy, bo widzę, że tutaj z tej serii co spódnica jest też kamizelka taka krótka, widzicie, zapinana na guziki. I cena to jest 120 zł, ale mamy jeszcze dżinsy tutaj, jakieś takie z szerszą nogawką przecierane, takie balun jakieś, tak, balun się, nawet taką mają nazwę. Dobra, i tutaj cena to jest 150 i jeszcze tu widzicie na manekinie jest kardiganek, taki fajny, luźniejszy, ale cienki, taki puchaty. I do tego są spodnie proste, ale słuchajcie, to są złota panterka. Za, no właśnie, spodnie za 200 i sweterek, no taki przyjemny całkiem. Za 149, melanżowy tutaj na guziczki. Podoba mi się to, że on jest cieniutki, taki dosyć krótki i fajnie, fajnie wygląda, bo jest też luźniejszy. Dobra, no to obracamy się w różne strony i
oglądamy. Wiecie co, przelecimy sobie w ogóle wszystko to, co już było w poprzednich częściach, bo jeżeli tutaj coś poprzewieszali, to byśmy ominęły. To wam ostatnio pokazywałam wszystko. O, to zapomniałam zmierzyć, słuchajcie, ja chcę to dzisiaj zmierzyć. Tę kurtkę taką. Zapomniałam w tej poprzedniej części. Ja śmiem twierdzić, że to by była najciekawsza chyba rzecz. Ona kosztuje 300 zł, więc tylko wam tak pokazuję. To wszystko było w poprzedniej części. Patrzę, patrzę. Tak. Tutaj te sukienki też były. Ale tych nie było. O. Takich z gumką. To też jest taki fason częsty. Nie, trójkątny dekolt, tu jakieś guziczki. Tutaj taka luźna gumeczka i maxi. To syntetyk, taki full. I mamy tutaj 160 zł i jeszcze mamy taką jaśniejszą wersję. To było. Nie lubię, jak tak przewieszają, no ale co ja poradzę? Nic nie poradzę. Się później trochę gubię. Tu wszystko już było, to możecie sobie zobaczyć takie preview, taką zajawkę, co było w poprzednich częściach. O, tutaj byliśmy. Wszędzie. Tu widzę, że jest coś, czego chyba wam nie pokazywałam. Tak, tego nie było na pewno. Takie long sleeve'y prążkowane w paski za 60 zł. Tu jest jeszcze biały i jeszcze mamy białe w niebieskie paski. Te rzeczy były. No to lecimy dalej. To wszystko było, to kupiłam nawet. Wydaje mi się, że tego nie było. A może było takie poncho tutaj jakieś za 119. Nie jestem pewna, czy to było. To mierzyłam w pierwszej części. Bardzo fajny płaszcz. Taka kurtka. On ma jakiś taki lekki połysk, ale to z daleka to wygląda trochę jak denim, ale taki połyskliwy. Więc pokazuję ze sztruksowym kołnierzem tutaj z podszewką pikowaną za 260. Tu mamy jeszcze taki sweterek. Nie pamiętam, czy on był, czy nie, ale wisi na spodnie, które chcę wam pokazać, więc wam go też od razu pokażę. Tu mamy spodnie takie. Sprążek, jaki to materiał? Jeans, ale taki mięciutki, leciutki, bardzo fajny. Za 140 zł. A tu jest coś, co wam pokazywałam i tak smętnie wisiało na wieszaku ściśnięte, więc o, super, więc teraz wam pokażę. Fajna, ciekawa spódnica w kratę, bardzo mi się kolory podobają. Taka tutaj, widzicie, odcięta i dalej mamy przyprisowany dół. Za 230 zł. Tu jeszcze jakieś takie prążkowane koszulki. Wydaje mi się, że ich też nie było, w taki szeroki prążek. I cena to jest 7 dyszek. Mamy jeszcze taki kolor i czarny. Te kożuszki chyba były, tak. A, i to też było takie wciśnięte. Fajna sukienka. I ona ma u góry tutaj takie wiązanie. Czekajcie, o. Taką jakby luźną krawatkę. Fajna, ładna, taka pod szyję, krótka. Za 200 zł. Tak, wiecie, staram się przelecieć naprawdę wszystko. O, tego nie kojarzę, żebym wam pokazywała. Takie krótkie spodenki. Za 160 zł. Z takimi tutaj zapięciami z boku. Ładne, bardzo ładne. Tutaj jeszcze jakaś taka duża parka, ale to już było. Tu te swetry też już wam pokazywałam. O, i widzicie, tu macie znowu fajnie kolorystykę dopasowaną, bo są jeszcze, uwaga, koszule. Takie bardziej slim i lekko przymarszczone tutaj rękawki. One są na gumce chyba, te rękawki, tak mi się wydaje. Tak, one są takie banany, popatrzcie. Tu jest mniej materiału i tak wykończone. I tutaj cena to jest 160 i tu jest coś. Jakiś taki płaszcz ciepły, brąz, dwurzędowy, duży, przeskalowany, bo tu jest L-ka i ona jest ogromna, taki niezbyt gruby, powiem wam, ale jest podszewka limited edition, tu jest coś napisane za 400, wool blend, czyli z wełną. I tu widzę jeszcze jakieś takie sukienki kopertowe, nie, to są kombinezony, popatrzcie, i to takie kulotowe nawet, bardzo długa odległość między pasem a krokiem. Dziwna troszkę, no ale za 120 zł. I mamy jeszcze tutaj taki pomarańczowy, ciemny koral, coś takiego. I chyba, słuchajcie, jeszcze tutaj widzę jakieś spódnice długie, plisowane. Takie mięte plisy, bym powiedziała, bo to jest i mięte, i plisowane. Za 140 zł. I co? I to chyba tyle, tak mi się wydaje, z tych rzeczy, które gdzieś tu się pojawiły dodatkowo. Jeszcze tutaj przejdziemy. Tak, to mierzyłam ostatnio. No to wracam. O, jeszcze czekajcie, tutaj widzę coś.
Tu mamy spodnie takie jakby trochę flauszowe, z takiego miziastego materiału, z paskiem. Paperback wykończone u góry. Tak, ciemno-szare, melanżowe za 130. I tu jeszcze jest wersja w jaśniejszym, szarym kolorze. Dobra, i zaczynamy wreszcie od początku. Wiecie co, ja nie wiem, czy ja się zmieszczę w trzech częściach, bo tych rzeczy jest naprawdę dużo. Mówiłam wam ostatnio, że było widać, jak tam było miejsce zrobione i dowieszali część kolejną kolekcji. I no dużo tego jeszcze jest. Mamy takie koszule na przykład przeszyte niebieską nicią. Jakieś kwiatowe wzory za 140 zł. Krótka koszula z ostrym dosyć kołnierzykiem. Guziczki z masy perłowej. A na dole wiszą jakieś... To są chyba te wide legi tak przeszyte, które były w pierwszej albo w drugiej części. Że ta część z przodu nogawki jest węższa. I szef jest tak jakby trochę z przodu za 140 zł. Tylko nie wiem, czy to tak. To są wide legi. Nie wiem, czy ten kolor wam pokazywałam, czy nie. Tutaj mamy kardigany. Wyciągnijmy jeden. Takie proste, bardzo ładny kolor. Takie i widzę, że tutaj też premium, więc zapewne jest jakiś dodatek wełny za 140. No to zobaczmy to premium reserved. Reserved zaczęło robić mniej metek. Ciekawe dlaczego. Ale to chyba tylko dobrze. I tutaj mamy tak, akryl 50, 25 poliester, 16 wełny, 10 poliamidu. Ja przepraszam reserved, ale to jest wielkie G. To nie jest żadne premium taki skład. I tutaj mamy kolejne koszulki, takie z wiązaniem po bokach i tutaj z rozcięciami, takie taśmy po bokach. Fajny, mięsisty materiał, tutaj jeszcze jakieś przeszycie takie na rękawie. Czekajcie, coś tu jeszcze jest. Aha, tu jest tak, o, jeszcze w ten sposób. I cena to jest 100 zł. Dalej skorcy, tutaj z klapką i spodenki pod spodem. Tak, z tyłu żadnych kieszonek, materiał. Taki jasno-beżowy, tu widzę, że mieszanka z lnem i jeszcze takie kamizelki. O, spadło zabezpieczenie. Poczekajcie, wiecie co? Pani tu jest, to jej od razu oddam. O, już. Proszę. Dobra, wracam. Kamizelka już zabezpieczona. Nikt nie zwinie tego cudu. Tutaj mamy takie guziki złote. No i jak widzicie, tutaj właśnie taki tweedowy materiał. Wyleciało mi z głowy jedno słowo. Chodzi mi o nie flausz, no popatrzcie, nie plumeti. No co to jest? Nie mogę sobie przypomnieć od paru dni. To jest... No starość, nie radość. Przypomni mi się w którymś momencie. Tu jeszcze mamy kardigany, takie same jak te błękitne. I jeszcze raz mamy te skorcy, tylko że w takim niebieskim wydaniu. A tu dalej koszulowa sukienka, taka szmizjera dłuższa, z nadrukiem, jak widzicie, w prążek. I jeszcze mamy do tego takie akwarelowe kwiaty. Jest również czarny pasek ze srebrną klamrą i lekko taka rozszerzająca się trapezowa do dołu. Za 200 zł. Tu mamy, o, jeszcze raz te same koszulki, tylko że w czerni, te z tymi taśmami po bokach. A tu jeansy straight, takie pożółkłe w tym stylu podfarbowania. Bardzo miękki, przyjemny materiał, taki cieńszy. I jeśli chodzi o cenę, to jest 130 zł. Natomiast dalej mamy tutaj znowu jakieś, chyba to jest to samo, co ja mierzyłam w poprzedniej części, tak mi się wydaje, tylko że ja mierzyłam w beżu. A tu mamy takie granatowe wiodełkę, jeszcze flauszowe, krótkie kurtki za 260 zł. I dalej koszula w tym samym stylu, w którym sukienka, w sensie to samo wykończenie, ten sam materiał, może tak luźna taka, z obniżoną linią ramion za 130 zł. I jeszcze widzicie, mamy spodnie, to jest z tej samej serii co skorcy, bo to jest takie modułowe. Mamy spodnie z szeroką nogawką w kant. Zaraz zobaczymy cenę, 160 zł i jest tu jeszcze, o, możecie zobaczyć, widzicie, trzy elementy. I jest tutaj jeszcze krótka marynarka, taka dwurzędowo zapinana, z poduszkami w ramionach i cena to jest 200 zł. I lecimy dalej. Tutaj trench ze sztywnego, fajnego materiału, taki sztywniejszy w formie reglanowe rękawy. Wydaje mi się, że on jest, można by go nosić, tak myślę, i tak, i tak, i tak bardziej większy rozmiar, żeby był oversize i myślę, że dopasowany też, bo jak mamy reglanowe rękawy, to tak naprawdę
możemy kombinować, nie? Bo nie mamy tutaj konkretnej linii ramion. I dalej mamy koszule takie zwykłe, no nie takie zwykłe, słuchajcie, wykończone na dole tak serwetkowo, wyhaftowane, ale w prążek po prostu też za 140 zł. A dalej zielony, taki jasny, blady zielony, spodnie w kant materiałowe i tu też pewnie będzie jakiś set z tego co widzę, za 150 zł. I do tego mamy kamizelkę. Ale taką większą, luźniejszą, oversize, bo to jest MK i ona jest duża, widzę, za 160 zł. Tu jeszcze mamy jakieś takie poduszki w ramionach lekkie, a dalej jeszcze sweter ażurowy, taki z wiązaniem, znowu z taśmami, ściągacz na dole i takie, mi się to kojarzy z lawendą zawsze, z gałązkami lawendy ten wzorek. I tutaj cena to jest 130 zł. Na dole czułenka w panterkę, a tu w ogóle popatrzcie, jaka fajna torba, miś, jak mi się podoba. Za 150 zł naprawdę mi się podoba. Taka misiaczkowa. Zobaczymy ją od razu przy tym, przy lustrze. Czekajcie. Sorry, że tak kręcę. No czad. Naprawdę jest fajna. O tak ją dam. Taki misio, misio pysio. Podoba mi się. Ale mamy też brązową nerkę takiego mysia pysia. Dobra, to nerkę też zobaczymy. Widzicie, od razu będzie mierzenie w trakcie. Zobaczmy, mi się... Ej, to też mi się podoba. Naprawdę mi się podoba. Ja wiem, że to jest taki kiczy, nie? No i ten miś jest też taki... To jest taki trefny miś, wiadomo. Ale mi się podobają obie te rzeczy. Obie. I torebka, i miś. Zobaczmy jeszcze, w sensie i nera. 119 zł nera. Tu jeszcze mamy takie torebki. Jakie mięciutkie i przyjemne. Mięciuteńkie, przyjemne. Tylko nie wydają się bardzo wytrzymałe przez to za 140. Naprawdę. Bardzo fajny materiał. I tu jeszcze na dole coś takiego. Lecimy dalej. Tu mamy kolejny zestaw. Na bogato. Spodnie jakie? Z prostą nogawką. Strejty. Takie widzicie? Granatowe przeszyte żółtą nicią. Za 140 zł. I tutaj takie kieszonki fajne, ale to pokażę wam najpierw metkę. 140 to u mnie nie przejdzie. Pudełkowy, taki jakby żakiecik jeansowy i te ogromne lustrzane guziki. Jezus Maryja. Tu mamy kardigan taki barankowy trochę z kieszonkami, też złote guziki i ściągacze tutaj na dole przy kieszeniach pod szyją. Za 160 zł. I tu jakaś wepchnięta jest pojedyncza spódniczka. Nie wiem, czemu ktoś ją tutaj umieścił. Nie wiem, o co chodzi. No jest tylko jedna. Przewieszę ją tu może. O. To sobie panie będą widziały, że coś jest nie tak, że wisi taka spódnica lekko rozkruszowana, przepisowana we wzory za 140 zł. A tu mamy sukienkę w prążek, taką lekko jak taki trench bez rękawów, nie? Dwurzędowa, fajne, mi się to bardzo podoba i jeszcze z 2 lata temu to takie nosiłam, ale teraz to już nie przejdzie u mnie. Nie będę tłumaczyć dlaczego, jak mnie ktoś ogląda to wie, jak nie wie, no to nic nie traci. Dobra, takie kurtki, też to wygląda trochę jak jakiś filc, nie? Coś takiego, takie beżowe ze stójką u góry, stójką bądź kołnierzem, jak się rozepnie. Tu też jest premium za 360 zł. No dobrze, zobaczmy w takim razie, bo mnie to irytuje, jak widzę premium, w którym jest kilkanaście procent wełny. Zobaczmy, co tu jest premium. Akryl, poliamid, wiskoza. 50, no tutaj to już troszeczkę lepiej. 52% wełny. Nie no, spoko. Jak 52 to jest giciek. Strejty, jeszcze raz, ale to chyba są te same, które tam wiszą. Tak. Po prostu mają ich, widzę, dużo chyba. Tutaj jakieś takie koszule w śmietance, w śmietankowym kolorze, marszczone z guziczkami z masy perłowej, z kołnierzykiem, długim rękawem za 90 zł. O, widzicie, tu są te spódnice, to już nie będę niegrzeczna. I jak widzę, to po prostu odwieszę tutaj. Niech będzie porządek. I tutaj mamy krótszy trochę trench, sztywny, bardzo sztywny, ale bardzo przyjemny. Nie błyszczy się, wydaje mi się. No te odcienie beżów Reserves i ogólnie w LPP są takie bardziej dla jakichś jesieni, dla cieplejszych typów karnacji za 300 zł. Tu mamy sukienkę, wydaje mi się, że z wiskozy takiej szorstkiej. Taką z rozcięciem na dole, kwiatową, trójkątny, zaokrąglony dekolt i luźniejsze takie rękawy tutaj, bufkowane lekko. Znaczy takie, w sensie, że bufy, same rękawy są takie bufki bardziej. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy co?
takie coś, o troszkę takim kimonowatym, zabudowanym fasonie, fajny pasek podwójny do tego. I to pewnie też może być to premium, nie? Tak mi się wydaje, zobaczymy. 299, Wool Blend. Tutaj jest tylko wpisane Wool Blend. Dalej mamy jeszcze raz tę samą koszulę, tylko że w takim ciemniejszym, niebieskim kolorze, ta, która była w śmietance. I tu mamy spodenki znowu z metalizowaną nicią i to metalizowaną na granatowo, taki miedziany z tego co widzę, i normalny złoty i jasny złoty i fajnie, ciekawie. I tutaj znowu to jest jakaś kapsuła, nie? Góra i dół. 129 zł, tak. I na górę jest krótka kamizelka i jeszcze taka. Czy ona jest zapinana? Jest. O, w ten sposób, ale to jest ukryty guzik. Także coś takiego z poduszkami w ramionach za 140. Tak, są poduszki, dobrze czułam. I tu mamy jeszcze dżinsiki, straighty, jasne straighty, ale to są takie też szersze straighty za 150 zł. Klasyczny niebieski jeans, z tyłu też zwyczajny. To jest coś, co też już gdzieś tam wisiało, było wciśnięte, ale możemy sobie teraz zobaczyć. Ta koszula mi się bardzo wtedy spodobała, ale już później nie chciałam grzebać tym paniom, bo one to miały, wiecie, jeszcze zanim rozwiesiły na takim wieszaku, z którym jeżdżą. 119 zł. Jaka ona jest? Taka dłuższa, ładna, ładna. Tu mamy znowu spódnice takie trapezowe i jeżeli bukle, widzicie, 120 zł. Teraz mi się przypomniało, bukle to jest to słowo, którego nie mogłam sobie przypomnieć za Chiny Ludowe. I tutaj mamy jeszcze taki sweterek na guziczki, cienki, dzianinowy, lekko prześwitujący, z kołnierzykiem w bordo za 110. Dalej wiszą koszule satynowe, o no właśnie, to jest ten typ panterki, który w tym sezonie jest niemodny. Ale nie jest powiedziane, że nie będzie modny na wiosnę. Ha, ha, słuchajcie. Tak, a tutaj mamy takie barankowe, jeszcze jakby filcowe kurtki w jasnym bardzo kolorze. Taki prosty fason z kołnierzykiem na zamek. I tutaj cena 200 zł. Bardzo fajne widzę rzeczy są. To ta środkowa część, że tak powiem, druga była mniej udana według mnie. Ale tutaj znowu jest dużo ciekawych. No to akurat może nie, taka prosta, krótka sukienka. Tu jakieś kieszonki, guziczki i cena to jest 200 zł. Znowu mamy te same koszule, tylko tym razem w takim prawie że pudrowym różu. To jest taki róż truskawkowego koktajlu, jak dla mnie. Tutaj mamy za 129 widzę złotych taki cienki sweterek, taki bardzo cienki. Ciekawe, czy to jest jakiś, tak, też premium. Wydaje mi się, że to może być wełna. Za 130 zł, ale on jest cieniuteńki. To jest taki, który, na którym bardzo łatwo o oczko na przykład, żeby puścił. Zobaczmy, co tu mamy w składzie. Poliamid, wełna i alpaka. No okej, okay. Czyli większość to jest wełna i alpaka, no ale. I tutaj do tego, bardzo ładna spódnica taka, spójrzcie, trapezowa. Tutaj z dużymi plisami u góry, na gumce widzę z tyłu. Ładne zestawienie za 160 zł. Dobra, czyli te dwie ścianki przeleciane, no to teraz lecimy tu. Tu mamy jakieś takie cygaretki w kant, materiałowe z gumą u góry. Ale to co sezon są takie, nie? Za 100 zł. Widzę, że w granacie i w czerni. A tu jest coś ładnego. Tu jest tylko nieładne wykończenie. Szkoda, że nie ma żadnych kieszeni, tylko takie guziki ni w kij, ni w oko. Z kołnierzykiem też taki ładny niebieski, jakby kurtka, znowu taka lekko barankowa, coś takiego, taki baranek za 300. Tu mamy bordowe, co? Nie wiem, bo spada, i szare, zaraz zobaczymy. A, taki golf z wywinięciem, widzicie? Cienki i właśnie u góry takie wyzwijane coś za 130 zł. Tu ramoneski, proszę. Klasy, o, to są już skórzane i to czuć. Za 500 zł mamy taką, troszkę dłuższe. Widzicie, wykończenia są ciemne, czarne i takie dopasowane i to jest fajne, to mi się podoba. Ale mamy też bordo. Ciekawe jakie rozmiary, z eski tylko niestety. No wierzę, że się mogły wyprzedać, no bo one są fajne, są naprawdę fajne. Kurczę, ale czuć skóry zapach, ja nie lubię zapachu skóry, ale są przyjemne, ta skóra jest taka miękka, taka wydaje się ok bardzo do noszenia, jeśli ktoś nosi skórę. Tu mamy jakieś takie klasyczne koszule, zwykłe, najzwyklejsze, biurowe, za 9 dyszek. Jest jeszcze róż z bielą, tutaj paseczki i biały. Tutaj znowu jakieś zwykłe t-shirty, takie elastyczne, lekko, za 30
złotych. I mamy też czerwony, taki intensywny, i czarny. A tu jakieś sweterki dzianinowe. Widzicie, jest dużo kolorów. Ten jest bardzo ładny. Taki teal, o, za 8 dyszek. Fajny. No, taki lekko chyba nietoperkowe rękawy, 7/8, tak, no. Ciekawe, tylko czy to jest to samo wszystko? Jeszcze spójrzmy dla pewności. Tak, to jest wszystko to samo. Więc widzicie, jest właśnie ten teal, jest czerwień, ciemna zieleń, szary, taki melanż, to fajny róż i czarny. A tu jakieś znowu sety, marynarka taka dwurzędowa. Fasonowo nie wygląda głupio, powiem wam. Jeżeli lubicie takie kolory, tak. Wygląda całkiem zacnie. 250 i do tego mamy spodnie. Takie z troszkę szerszą nogawką za 140. I jeszcze widzę, tutaj mamy wersję czarną, więc już nie będę się tam zniżać do niej, w sensie zbliżać. Tu jakieś sukienki takie ze ściągaczem. Mamy tunelik i tak sobie możemy zwęzić w talii. Brązowe, koszulowy, grubszy materiał, długi rękaw. Chyba taki midi, wydaje mi się, z kołnierzykiem. Tu też ukryta linia guzików. I cena to jest 150. I jeszcze mamy taki odcień beżu. O, tu mamy na manekinie. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. No, na manekinie ładnie to wygląda. I na koniec jeszcze tutaj kurtki takie luźne. Sztywny materiał. Tu na dole ściągacz. Zapinane na zamek. I tu wystaje takie śmieszne. A czekajcie, bo to jest chyba kieszonka. Czy to się da od... A, to jest guzik. Dobra, nie będę szarpać i już odpinać. I tutaj cena to jest 280 zł. Wydaje mi się, że to może być bawełna, taka sztywniejsza, grubsza. I jeszcze tutaj wam pokażę torebki. Takie ze sztucznej skóry. No to lecimy teraz tu. Spodnie różne, prążki, różne odcienie beże, szarości, czerni. Takie proste, garniturowe. Na gumce pseudo kieszonki z tyłu. I tutaj 120 zł. Widzicie, mamy kilka wersji. I tym też się nie będziemy może zajmować, bo to są te takie zwykłe, najzwyklejsze jakieś koszulki z błyszczącymi elementami. I tutaj bazowe topy, takie elastyczne, z podwójnym materiałem u góry, tak na biustnie, i z tyłu też za 36 zł. Jest jeszcze taki kolor, taki zgaszony, to jest taki arktyczny błękit, o, nazwijmy go tak. I tutaj mamy jeszcze czerń. Dalej, dosyć szerokie spodnie w kant, z tego co widzę beżowe, za 150 zł. I do tego kamizelka. I jeszcze też taka przeskalowana. Aha, ale to jest to, co już wam pokazywałam. Dobra, tu mamy różne koszule, jak widzicie, różne kolory pasków. Lekko obniżona linia ramion, taka nie bardzo oversize, wydaje mi się, i nie bardzo wąska, taka średnia. Nie bardzo długa, nie bardzo krótka, za 100. A tu mamy coś premium collection i collection, Boże, collection. I kolor jest przepiękny. 140 zł, taki sweter z krótkim rękawem. Kolor mi się niesamowicie podoba, bo to jest ten Serenity, który ja tak uwielbiam. Także taki sweterek, zmierzymy go, jak nie zapomnę. Tu jeszcze mamy taki zgniło-zielonkawo-żółty, no zgniło-zielonkawy w sumie. I jeszcze taki klasyczny, ten też jest, znaczy klasyczny, no beżowy po prostu, ten też jest bardzo fajny. Lecimy dalej. Tu znowu jakieś bazowe koszulki z trójkątnym, szerszym dekoltem, na przykład w beżu, za 36 zł. Mamy też takie w kremie i mamy w czerni. I tutaj coś wisi też w dwóch kolorach, czarne i beżowe. I co to jest? To są spódnice takie, nie, skorcy znowu. Dużo tych skorców strasznie, nie? W trendach, znaczy w trendach, w sieciówkach właściwie. I cena to jest 120 zł. A tu jakieś bordo. Uuu, co tu się dzieje? Spójrzcie. Koszulka z takim organzowym elementem 3D, z takimi falbanami jakby, za 70 zł. I tutaj jeszcze mamy w bieli. Sprawdzałam, to jest bardziej jak taka satyna niż organ... No, jak zwał, tak zwał, dobra. Tu mamy spodnie na gumce też z prostą nogawką w kant bordowe za 150 zł. W sensie z tyłu mamy gumkę, nie? Z kieszeniami, materiał taki SEO. I tutaj w czerni, a do tego są też, widzę, kamizelki ze skośnym zapięciem, takim asymetrycznym. I one są w cenie, takie krótsze też, 140 zł. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej. O, tu jakieś baleriny. Nie. Ojejku, te są z Włoch, ale sztywne. Kurczę, szkoda, ale wiecie co? Mam ochotę i tak zmierzyć. Takie z Włosia.
bardzo fajne, podobają mi się. Za 200 zł, z tego co widzę. Co tu jest? Skóra w środku. Skóra w środku. Gdzie? Bo tu jest kanwas zwykły, czyli podeszwa jest skórzana. No to skóra w środku, fest. Okej. I czemu ta podeszwa jest tak niesamowicie sztywna? No niesamowicie sztywna. No ale może są akurat wygodne mimo tego, zobaczymy, jak nie zapomnę. Tu mamy jakieś takie sweterki dzianinowe z krótkim rękawem w pask i jeszcze z tym detalem naszytych takich bobków. Czekajcie, przepraszam, bo mi na chwilę rozjaśniło. Takich bobków złotych, no nie mogę się wysłowić. Mamy też czerwoną wersję, tu jakieś warkoczowe, takie lekko ażurowe. I tu jeszcze takie, a tutaj prosty pudełkowy fason kurtki z zamkiem srebrnym, taki trochę fason motocyklowy, tylko że bez tych pierdółek wszystkich kolorystycznych. Tu jeszcze mamy kilka kolorów czegoś, skorców kolejnych, tak? Tak, jeszcze mamy takie skorce, na przykład czerwone za 120 zł, coś takiego. Tam byłyśmy w poprzedniej części, więc ja tam nawet się, nie zagłębiam. Lecimy w takim razie tutaj, bo tu wcześniej osoby były i nie chciałam przeszkadzać. Tu mamy jakieś zestawy. Krótka marynarka, znowu taka w beżu, za 200 zł i do tego są materiałowe spodnie. Spodnie wydają się fajne. Taki trochę grubszy materiał, ale przyjemnie, mam wrażenie, mogą pracować z sylwetką. Z takimi zaszewkami grubymi tutaj u góry. W sensie długie są, takie plisy się tworzą, nie? Widzicie to? Wygląda to całkiem spoko. Za 150 zł. Tu jakaś taka prosta sukienka, chyba midi, z wykończeniem tu na środku, jakby miała fiszbiny od gorsetu, ale nie ma. Za 160 zł. I coś mi kolor wariuje. I to już Wam pokazywałam, bo wisiało gdzie indziej, więc lecimy dalej. Tu jeszcze raz krótka marynarka, to jest to samo co to, tylko że tu mamy w czerni. I tu jeszcze takie spodnie z wykończeniem u góry białym. Tamte też to miały? Poczekajcie, aż sprawdzę. Tak, też mają. Dobra, czyli to jest to samo. Tu jakieś swetry takie dzianinowe z perełkami. Wydaje mi się, że taki sweter też Wam pokazywałam, ale pewna nie jestem. Za 130. I lecimy dalej, tutaj sukienka, o, ja gdzieś też ją tam wyciągałam z tych wieszaków pań, ale nie było jej dokładnie widać, taka wykończona pod szyją, tu mamy paw guziczków, gumka w talii i dół jest z takich też przemarszczonych pasów materiału, czarna w jakiś tam kwiatowy wzorek za 200 zł. To teraz polecimy tutaj. Wygodniej mi od tej strony, bo jestem leworęczna, wiecie? Tu mamy taki zgniłkowo-zielony, melanżowy kardigan. Luźniejszy, taki bombkowy trochę, zapinany na guziczki. I cena to jest 140 zł. A na dole do tego jest zestawiona taka spódnica z kopertowym rozcięciem. I jeśli chodzi o jej cenę, to jest 120 zł. Jeszcze Wam pokażę sam materiał. On jest taki jakby w... Widzicie? Nie wiem, czy to widać. Taki prążek, pasek, coś takiego. A na dole w ogóle mamy bordowe kozaki na niskim obcasie i z dużym czubem. I takie lakierowane, lekko mięte. Bardzo modowo, że tak powiem. I cena to jest... Czekajcie... Where is cena? Where is mleczko? Nie widzę tutaj. Okej, może tutaj będzie. Może się tutaj uda. Pachną tak dziwnie, ciekawie, dziwnie, 260 zł, dobra, udało się, ale są full syntetyczne. Tu mamy sukienkę, spójrzcie, wężowy wzór, taką też na gumkach długą, te prześwitujące rękawy, trójkątny dekor, no to jest ten syntetyk, taki typowy poliester dla Reserve i Mojito, te sukienki dla Sinseya. A tu taka krótka, oj, to jest ciekawe, taka krótka kurtka i podoba mi się to zestawienie. Krótka kurtka, sztywna, trochę jakby lakierowana, ale też fakturowana. No, to jest ciekawe, w brązie. Za 230, taka z kieszonką tutaj zamki. Ciekawa, to mi się podoba, ale odwieszę to tak jak było. Lecimy dalej, koszule satynowe, też takie jakby mięte, krótsze, zapinane na guziczki, bardzo nieładnie odszyte tutaj, z tego co widzę, w blado, bardzo blado różowym kolorze, za 90 zł. Coś mi się
Nie wiem, co się tutaj dzieje. Kurczę, coś mi rozmazuje i tak dalej, bo niechcący dotknęłam, jakaś funkcja mi się chyba włączyła. Tu mamy takie pseudo bomberki, też właśnie jakby flauszowe troszeczkę. Takie wykończone na dole, na prosto, ale góra jest oprzyta w ten sposób. To jest jak bomberkowa, ale to mi się też od razu skojarzyło z kimonami. No widzicie, i prześwietla, i nie wiem, co się dzieje. Jakieś cuda na kiju się tutaj robią. Za 280 zł. Dalej mamy taki elastyczny, syntetyczny golfik przylegający. To jest właściwie taki właśnie elastik. Znaczy nie ma czegoś takiego jak elastik. Chociaż słyszałam w internecie takie określenia za 70 zł. Elastyczny materiał, o to mi chodziło. Tu mamy kolejne koszule takie. I to jest to do tej spódnicy, słuchajcie, która była tu z tym kardiganem, bo to jest to samo. Ten sam wzór jakby na materiale, ten sam kolor, więc mamy też taki set za 80 zł. I to, to mówiłam, że fajne, i wyciągałam też gdzieś tam z upchniętych rzeczy. Ta spódnica mi się bardzo podoba, powiem wam. To też będzie syntetyk, ale jest w niej coś, nie wiem, jest taka rozwibrowana, nie wiem, fajna jest po prostu. I tu mamy jeszcze brązową koszulę, tę samą, którą przed chwilą wam pokazywałam w tym bardzo jasnym kolorze, to tu mamy jeszcze w takim ciemnym brązie. A na dole lakierowane czułenka bordowe. Tak. No, to nie są buty do noszenia. Nie wiem, po co oni robią te buty, czy ktoś to kupuje i w tym chodzi. Tak naprawdę 140 zł. Ale kształt mają ładny. No jak się chce gdzieś posiedzieć, postać w takich butach. Znam osobę, influencerkę, tu wam trochę zdradzę sekret. W sensie znałam, która ma cały tam set butów tylko do zdjęć. No, także buty nie do chodzenia, tylko do zdjęć, żeby sexy flexy wyglądały. Tu jakieś takie spodnie 130 zł. Czy ja się z tego śmieję? No trochę tak, troszkę tak. No ale wiecie, no każdy ma inne, że tak powiem, zapotrzebowanie. Jeden chodzi i nagrywa tak jak ja, drugi tylko pyka sobie fotki na jakieś Insta, więc może to i jest potrzebne. Tu mamy takie koszulki Linen Blend i 80 zł. No tutaj widzicie te dżinsy w różnych kolorach po prostu są, i te koszulki też mamy w dwóch różnych kolorach. Teraz tu woskowane spodnie. Przecierane, jakieś takie brązowe, plamiaste, jaka nogawka. One były w zeszłym roku, prosta nogawka. Mid-rise, czyli średni stan. I tutaj 130 zł, są też gumowe czarne. A tu mamy woskowane na matowo rurki. Bo to nie jest to samo, słuchajcie, woskowanie, a sztuczna skóra. To są z kolei push-up za 120 zł. Tu znowu jakaś koszulka z błyskiem, powiem tak. I tutaj mamy trzy golfy, trzy kolory golfu. Taki złamany biały, bardzo ciemny zielony, butelkowy i czarny. I one są takie, widzicie, to jest wąski golfik u góry, taki pod szyję, za 100 zł. I długi rękaw, taki bardzo basicowe rzeczy. Tu mamy znowu błyski i tu jeszcze coś takiego. Taki melanż, który jest jakby w odwrotną stronę zrobiony, nie? Bo on jest w pionie, widzicie to? Dziwne. I cena to jest 160 premium i pewnie tak, to jest też wool blend. Tu mamy jeansy. Jaki to jest fason? Bo widzicie, że wiesz jak się buja, że oba kolory to jest to samo. Ale chyba nie zobaczymy. 119 zł. Coś tu więcej. Okej, to muszę sama wam powiedzieć. Wydaje mi się, że to są jakieś takie szersze, kulotowe straighty. I tu jeszcze taka koszula, ale te koszule były w pierwszej części, pamiętam. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy takie sety, znaczy no nie tyle sety, co mamy kurtkę po prostu flauszową, sztywniejszą, o takim bardzo męskim, marynarkowym fasonie, szarą. I tu też jest wool blend za 300 zł, bardzo męski taki fason. I tu jeszcze spodnie straight, szare, przecierane jeansy. Za 130 zł. Dalej sukienka, nie koszula. Taka czarno-biała, widzicie, leciutka bardzo, koszulowa trochę góra. Tutaj rząd guziczków, trójkątny dekolt kołnierzyk za 180 zł. I tu jeszcze pasek w talii, midi. Na dole jakieś baleriny, też strasznie sztywne podeszwy, ale ciekawie zrobiony obcas, popatrzcie. Widzicie? Także trochę nawet może was ochronić przed obtarciem, w sensie zniszczeniem tych butów. Bo ja zawsze tutaj ścieram właśnie wszędzie buty tego typu. I to są buty skórzane, już widzę. Przynajmniej w części, bo jest podpisane jako skóra.
119 zł. No i zobaczmy, co z tą skórą tutaj jest. Na zewnątrz jest skóra, w środku jest kanwas. No. Czyli lecimy dalej. Tu mamy jakieś takie grubo plecione, duże kardigany czarne. Widzę, że z wiązaniem, czyli można je sobie z przodu tutaj po prostu zawiązać takim paskiem. Reglanowe rękawy za 200 zł. A za nimi wiszą jakieś gacie, potacie, spodnie. I właśnie spadły. No przecież mnie zaraz coś trafi. Nie, wiecie, to nie są spodnie. To jest spódnica taka. O, ona ma nawet rozcięcie z boku. Taka trapezowata z plisami grubymi tutaj. I zaraz znowu spadnie, bo jest po prostu bardzo ciężka. Za 160 zł. Czekajcie, upchniemy tutaj delikatnie. Ale to nie jest to samo. To są dwa różne kolory. Czyli coś tu jest innego jeszcze. A no właśnie. Oj, proszę pań. Jak panie to wieszają? Tak, jeszcze mamy kuloty takie bardzo szerokie, które wyglądają jak spódnica. W trochę ciemniejszym, widzicie, szarym kolorze. Za 150 zł. To ciekawe. Ciekawe kulociki. Dalej mamy sweter. O, taki w zebrę. Taką, powiedzmy, umownie jest to zebra. To jest to wykończenie takie bardzo płochate, które się nieładnie machacie później. 160 zł. I tutaj dalej jeszcze płaszcz taki długi, trench, jak widzicie, dwurzędowy, ze sztucznej skóry w takim slim fasonie. I on kosztuje 300 zł. A tu znowu mamy premium sweterek. O, taki z wiązaniem, z ogonem i można sobie to zawiązać w bladoróżowym kolorze. Bardzo ładny odcień różu za 140. Taki pudrowy, ale też pastelowy jest, mimo że jest jasny, to jest w nim taka troszkę intensywność. Dobra, tu byliśmy. Lecimy dalej. Tutaj sobie teraz stąd pójdziemy. O, zobaczmy torebki. Tutaj jakaś taka ciekawa, mała. No i tu, o, Nera. Chyba to jest Nera, nie? Tak, taka lekko połyskująca. Też spoko, ale tylko, że bardzo mała. Za stówę? Takie coś? No dobra, nie będzie. Ale wygląda zacnie. Tu mamy jakieś marynarki, takie klasyczne, krótkie, taliowane, czyli właściwie żakieciki za 230 zł. I do tego są też cieniutkie spodnie, nieładnie odszyte, nieładnie materiał dopasowany do kroju, bo to jest materiał, który, no widzicie, co się dzieje, nie? Takie, on się tak bulkuje nieładnie. No ale dobra. Tu mamy dalej taką sukienkę w grochy, dłuższą, z paskiem, ze ściętymi rękawkami i cena to jest 180 zł. Dalej jakiś zestaw, znowu kamizelka i spodnie w kant do tego. To pewnie takie, gdzie już tam były wcześniej, tylko że w innych kolorach. I jeśli chodzi o spodnie, kurczę, no, gdzie jest metka? Tu jest jakaś metka. To jest to 140 zł. Tutaj jeszcze takie swetry, trochę luźniejsze, nawiązujące do stylu z wyższych sfer. Powiedzmy to tak, czekajcie, bo tak pokazałam tę matkę, że nie mogłyście nie widzieć kodu. Za 140. I tu jeszcze mamy spodnie. To jest pewnie jakiś Modal albo Liosel. Wydaje mi się, że Liosel. Taki, to jest ten sam materiał, co była tam marynarka właśnie ze spodniami. No, tutaj nawet jest pokazane, że to jest set. 160 zł. A tu mamy koszulę, bluzkę, granat i na tym śmietankowe takie właśnie ciapki. I tutaj wiązanie pod szyją też za 120 zł. Dalej znowu mamy, i znowu zapomniałam, bukle. Dobra, bukle, taką sukienkę bardzo w stylu lat 60. Trapezowata, krótsza, ze ściętymi rękawkami, okrągłym dekoltem za 150. I tutaj mamy, proszę, srebrne cekinki jeszcze do tego dodane. Tutaj po raz kolejny ta sama kamizelka i te same spodnie, które były tu w czerwieni, więc już nie pokazuję metek. Tu już byłyśmy. Dobra, idziemy dalej. Tym razem tu. Nie, wiecie co, polecę po prostu stąd, już z samego końca do tamtego miejsca. Sukienka taka, bukle tym razem z kokardkami z cyrkonii tutaj, ale one są tylko ozdobne, one nic nie wiążą, więc takie ozdoby, krótsza też, znowu w takim ekry kolorze za 150 zł. Tu jakiś fajny, o, całkiem fajny melanżowy sweter z krótkim rękawem, taki, widzicie, taki nice, ażurowy troszeczkę też, za 100 zł. To jeszcze chyba nie koniec, słuchajcie, jeszcze chyba kolejna część tam jest dalej. I tutaj jeszcze mamy właśnie w takie cekinki
srebrne, taką pudełkową, taki pudełkowy żakiet z jeszcze zdobionymi guzikami, z cyrkoniami za 200 zł. I do tego jest na dół krótka spódnica trapezowa. Taka prosta. No tak, ona już by nie mogła za bardzo mieć na sobie nic, bo ten żakiet jest tak strojny, że tu mamy jakieś koszulki, takie najzwyklejsze w świecie. Za 70 zł. I tu jeszcze taka sukienka. Prosta, trochę taka pensjonarka z krótkim rękawem, kołnierzyk i właśnie na kołnierzyku mamy perły, cyrkonie i wszystko, co tam tylko się da. Tu mamy jeszcze takie... Czy to jest sweterek? Nie, to jest tak naprawdę no, sweterek taki. O, w ten sposób. To jest nierozpinany, to jest tylko ozdobne, te guziczki tutaj. I cena 120 zł. Tu jeszcze model, no właśnie, bo tak mi się wydawało, że to jest modelowe. Tu jest jeszcze raz ta sama koszulka z modelem, ale tu jeszcze coś wisi. Spódnica z miętej satyny takiej. Widzicie, ciężka dość, ale przyjemna w kremowym kolorze za 120. I lecimy dalej. Tutaj znowu jakieś marynarki takie dłuższe w jasno-szarym kolorze, takim gołębim. Za 300. Na dole mamy baleriny. O, te już są miękkie, słuchajcie. I też są chyba skórzane, bo podpisane premium. Tak, te już wydają się w porządku. Aczkolwiek tutaj są znowu sztywne i twarde, więc tak mogą niezbyt fajnie amortyzować. Za 160. Ale ogólnie wydają się, jakbym miała coś mierzyć, to te chyba najbardziej. I tutaj mamy znowu sukienkę taką koszulową, długą szmizjerkę w prążek niebieską za 230 zł. Tutaj jeszcze sweterek, kardiganek. Tym razem tutaj mamy zatrzaski i właśnie ten perłowy motyw kokardki. Coś sweet w tym jest. Za 160 zł, a tu jakieś spodnie w kant znowu szarych. A do tego spodnie. Do tego. Sorry, że tak palcem pokazuję, no ale tak naprawdę jak wam mam pokazać inaczej? Skoro widzicie tylko moją rękę, 180. Ta sukienka, już ją wam pokazywałam, też wisiała tam, zanim panie rozwiesiły tu na wieszakach, 150 zł. Tu mamy jakiś szary, taki dzianinowy, cieniutki kardiganek prześwitujący, premium też seria, za 150 zł. I jeszcze raz ta sama mięta spódnica, tylko że w czerni, dalej jakieś koszulki z cyrkoniami w dwóch rządkach. Po 3 albo w 3 rządkach po 2 za 70 zł. Nie wiem, po co to powiedziałam, ale okej. Okay. Tu mamy ceki, nową sukienkę, ale to jest taka swetrowa sukienka długa. I na tym mamy cekiny. Dosyć szorstka od spodu. I ona jeszcze nie dość, że ma cekiny, to spójrzcie na spód. Jeszcze ma nić metalizowaną tutaj, nie wiem, czy to widać, czy nie. Za 230 zł. I tu jeszcze widzę, chyba to też będzie to premium. Taki przeźroczysty, szary, melanżowy long sleeve za 150 zł. Tutaj znowu jakieś takie sukienki koszulowe z paskiem. No taka koszula po prostu, o. W ten sposób, dosyć duży kopertowy dekolt. I cena to jest 230 zł. Dalej coś satynowego, taka bluzka satynowa z przymarszczeniami tu u góry. Czerwona za 80 zł. Tutaj znowu kardigan, taki w paski tym razem. Nie wiem, czy to nie jest to, co już tam wcześniej było, ale nie wiem, bo tak jak mówię, nie wiem. Więc pokażę jeszcze raz. Dobra, zaczynam. Mój mózg się zaczyna przepalać od tej ilości ubrań. Tu jeszcze raz ten top i jeszcze taka sukienka. W ten sposób wykończona, długa, z falbaną na dole, kopertowy dekolt, ścięte rękawy za 160 zł. Dobra, tam byłyśmy. No to teraz lecimy, słuchajcie, z wieszaczkami. Tutaj mamy sweter, na którym też się dużo dzieje. Szary melanż, do tego tutaj taka muszka jakby, kołnierzyk i jeszcze cyrkonie. Ale to można fajnie zestawić, nie mówię, że nie. Za 140 zł, a tutaj ze sztucznej skóry mamy taką ołówkową, czarną spódnicę. Przyjemne, przyjemne tworzywo, jak już coś, bo różnie to bywa też, nie? Za 100 zł. Takie nawet przypomina skórę, powiem wam. I tutaj jeszcze takie jakieś koszuleczki prążkowane z falbanką u góry, tak obszytą na czarno, za 70. I tutaj też mamy takie coś. I jeszcze odwrotność, czyli czarny z białym. Dalej mamy takie sweterki z lekko przymarszczonymi rękawkami krótkimi i tutaj takie jakby wykończenie też ozdobne u góry i na rękawach.
i cena to jest 110 zł. Mamy też w beżu. Co dalej? Zwykłe koszulki, dużo różnych kolorów, jak widzicie. Z trójkątnym dekoltem, niby premium, za 50 zł. No nie wiem, co, no może coś tu jest jakieś dodane w składzie i jest to premium, ale nie wiem. Tutaj znowu spodnie, jakieś cygaretki. Widzicie różne wersje. Bordo, granat, czarny, beż i fiodełkę takie brązowe. Cena 120 zł. Tutaj znowu dużo koszulek z nadrukami i srebrem, złotem i tak dalej. Dalej mamy golfy z krótkim rękawem. Takie, też dzianinka taka cienka. Za 90 zł. I też widzicie, jest kilka kolorów. Później spodnie na gumce, w kant, jasno-szary melanż na przykład za 140, ale są też tutaj czarne i tu jeszcze jakieś marynarki a la Zara. Tak, tak jest, z tymi zdobnymi guzikami. Ja to próbowałam mierzyć, nie wyglądało to tragicznie, ale jednak krój tutaj troszeczkę mu brakuje, jak dla mnie, 230 zł. Mamy też jasny beż i mamy wersję granatową. Tu już byłyśmy, to teraz myślę, tu podchodzimy. Tu koszule z kolei, w kwiaty, takie. Zielone tło i właśnie ładne kolorowe kwiatki za 100 zł. Tu mamy jeszcze łagodniejszą wersję. I tutaj znowu jakieś takie bluzki, które one chyba nie są zapinane, właściwie sweterki, nie? I tu imituje, że to jest niby kardiganek, czy jest? Nie, dobra, to jest kardiganek, okej. Okay. Nie było widać dokładnie, za 120. Mamy znowu odwrotny kolor. To, co jest tutaj, to ja Wam pokazywałam już, więc tam nie wracam. Tu z kolei spodnie i marynarki, czyli kolejne zestawy z podwiniętymi rękawami. Marynarka szara, melanżowa, taka bez zapięcia. Tu jakieś klapki na dole. Też większy trochę fason, taki może nie przeskalowany, ale taki luźniejszy za 180 i do tego są luźne, szersze spodnie. Jak widzicie, mamy dwa kolory, bo mamy też czarny. Co dalej? Koszule. Różne koszule satynowe. Taka kremowa w brązowo-niebieskie paski na przykład. Ciekawa. Lekko obniżona linia ramion, taka luźniejsza. Tu mamy białą w granatowe z kolei pasek, ale też widać, jak to jest nieładnie uszyte. Popatrzcie na tą linię tu przy guzikach. Tak, metkę Wam pokazałam jeszcze raz. Tu mamy coś takiego z nadrukiem jakimś kwiatowym i tutaj też kolejny kwiatowy nadruk. Tu sweter taki z trójkątnym dekoltem, prosty, bez ściągacza na dole, za 100. I jeszcze co? I jeszcze kurtka, taka ramoneska, prosta, klasyczna, ze srebrnym wykończeniem. Znaczy, no nie jest to klasyczna ramoneska w rozumieniu tego, czym jest prawdziwa ramoneska, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj taki zestaw a la piżama, czyli koszula i szersze spodnie w ładnych kolorach bardzo. Za 100 zł jest koszula. Aha, tu jeszcze jest druga wersja, widzicie? Taka brązowo czy tam grafitowo-beżowa. A spodnie za 120. Pokażę Wam ten kolor. No, to jest taki czarno-szaro, grafitowo-brązowy jakiś jeszcze. Lecimy dalej. Tu mamy kolejne sweterki. Takie tym razem. Jak widzicie, z takim zygzaczkowatym lamóweczką tu pod szyją, z półgolfem za 120. I jest odwrotność znowu kolorystyczna. A tu kuleciki brązowe, zielone, w kant. Znaczy nie w kant, tylko z przeszyciem na środku i czarne za 130 zł. Dalej koszulki, znowu biały, bordo i czarny. I to też chyba będą te premium, bo to też jest taki jakby śliski trochę materiał, ale nie jest to taki mercised cotton. No właśnie, to jest, że tak powiem, inne wykończenie bawełny za 100 zł. Tu mamy kardigany po raz kolejny. Takie na guziczki, wersja w paski, może na tej będzie lepiej widać fason, o tak. Widzicie? Coś takiego z lamóweczkami, znowu złote zdobione guziki za 120 zł. O, ale tego to nie było. Tu jeszcze mamy sukienki takie, nie, nawet nie szmizjerki, satynowe, tylko tutaj jest zapinana na guziczki, tu mamy pasek i dół taki midi. I cena to jest 180. I jeszcze jest taka wersja w kwiaty. I tutaj są jeszcze dwa kardigany, widzę, których też nie widziałam wcześniej, wydaje mi się. Takie wykończone perłami. I wzór warkoczowy i ażurowe.
za 140 złotych. Lecimy dalej. Tu jest model. Seria model. To już wam w pierwszej części pokazywałam, ale nie wiem, czy to jest to samo, czy to jest jakaś inna seria model. Mamy tutaj taką czerwień i szary. Spodnie kosztują 120 zł, natomiast koszulka kosztuje 70, tylko ucięłam. Tu mamy takie kurtki. O, to jest taka guma straszna, brązowe, z dużymi kwadratowymi kieszeniami, pudełkowy fason za 200 zł. Strasznie nieprzyjemna guma taka. Okej. Dalej znowu jakieś koszulki. To chyba znowu jest ta bawełna, tak mi się wydaje. Za 100 zł takie. 100 zł za koszulkę z Reserves, ok. I tu mamy jeszcze bluzeczki, znowu w takie kwiatowe wzory ze ściętym, krótkim rękawkiem, tutaj trójkątny dekolt i guziczki z masy perłowej. Tu jakieś, o, bosmanka, spójrzcie, sztruksowa w ogóle, czarna, za 60 zł, plecaki. Tutaj z kolei coś takiego. Kurczę, to się nigdy nie skończy chyba. Za 80 zł takie dzianinowe sweterki z krótkim rękawem. Też mamy trzy kolory, jak widzicie. I tutaj kuloty znowu takie w prążek. Za 100. Czarne i jeszcze zielone. No i dalej. Tu mamy satynowe koszule w takich intensywnych kolorach, słuchajcie. Ale fatalnie odszyte. Naprawdę, za 90 zł. Tu jeszcze mamy piękny niebieski i biały, a tu dwa kolory taki, zobaczmy, może tutaj lepiej wisi. Tu mamy trochę różowy bardziej, a tu mamy taki beż. O, widzicie ten fason? Taka kurteczka z tymi kwadratowymi kieszeniami, reglanowe rękawy. Tutaj w ten sposób i cena 150. Ten film będzie długi, jeszcze nam to zostało tylko, no bo tutaj już jest wyprzedaż. W wyprzedaż nie wejdę raczej już dzisiaj i nie wejdę w ogóle. Tu mamy takie sukienki, bez rękawów, kopertowe, z paskiem. Materiał taki koszulowy, ale trochę sztywniejszy, za 260 zł, w takiej jakiejś oliwce. Tutaj kamizelka rybaka, tak mi się od razu kojarzy, zestawiona z koszulą i ze spodenkami, z taką troszkę dłuższą nogawką. Spodenki ciekawe, granatowy jeans za 119 zł, przyszyty właśnie jakąś taką beżową nicią. Koszula, jaka jest ta koszula? Taka dłuższa, luźniejsza, no już ciężko mi teraz pokazać, za 140, a ta kamizelka to nie wiem, gdzie jest. Aha, już jest, dobra, dalej jest. Tu mamy znowu z krótkim rękawem taki sweter ażurowy, wykończony na dole w ten sposób, w złamanej bieli, za 120 zł i do tego dżinsy jakieś przeszyte też właśnie, takie jasne, ale przeszyte beżową nicią. Chcę zobaczyć inaczej, tak puszczę. Szerokie nogawki i jakieś takie krótkie. Może to są kuloty, a może, no nie wiem, jakiś taki dziwny fason za 120. Może tu będzie coś na metce, co to jest? Ale nie widzę. No dobra. Dalej mamy spodnie szersze, ażurowe też, takie luźne materiałowe po prostu. I coś z bufkowaniem. Brudne, każde jedno prawie, Boże. Tak, taki top. Widzicie? Taki top, bombeczka. Na dole nie bufki, tylko bombki. I tutaj też takie bombkowe wykończenie. Coś podobnego w H&M kojarzę było, albo w Zarze, za 100 zł w Zarze. I tutaj jeszcze mamy takie spodnie materiałowe w jakieś palmowe liście. Takie typowo letnie za 120. A dalej, to może być ciekawe. Wykończenie takie trochę lniane. Kurtka, znowu w tym fasonie prostym, z kwadratowymi kieszeniami, z klapkami, kołnierzykiem. Prosty zamek za 200 zł. I dalej brązowa sukienka z takimi wywijanymi, skręcanymi ramionczkami. Też taka luźniejsza. Za 140 zł. I tutaj mamy te kamizelki właśnie w tej zieleni jasnej takiej. Za 200 zł. Dalej hafty. Widzę, wchodzimy teraz w hafty angielskie i jakieś ogólnie hafty. Tutaj haftowana sukienka. Bardzo ładne te hafty, już tak pomijając wszystko. Ścięte rękawki, szmizierka długa z paskiem, z kołnierzykiem. Fason typowy, powiedzmy, dla Reserve też. Tu jakieś koszule niebieskie, znowu z haftem, tylko że to jest chyba szwajcarski, tak mi się wydaje, ale pewna nie jestem. Takie luźniejsze, lekko przeskalowane. Za 130 zł. Dżinsy
dżinsy znowu krótsze, ale tu też jest, nie jest napisane, jaki to jest fason. Ta nogawka jest, wiecie co? Wydaje mi się, że to są wide legi, ale takie przed kostkę. Coś takiego za 120, jasny jeans, tutaj taka bluzka z kolei, jeszcze z falbankami, jakimiś guziczkami, mereszka tutaj za 120 zł i tu znowu mamy haft, tym razem spodenki na 99%, nawet to jest haft szwajcarski. Jak ktoś jest pewny, to może mi potwierdzić albo mnie poprawić, jeżeli wiecie, czym jest haft szwajcarski. 140 zł. I tu mamy jeszcze raz taką sukienkę, która tam wcześniej była w ciemniejszym kolorze, w czarnym właściwie. Tu jeszcze raz jest znowu ta koszula, która była tutaj w niebieskim. I coś na dole ciekawego, luźnego. O Jezu, jakie dziwne pumpy. I one są w moim rozmiarze. Niesamowicie szerokie spodnie z takimi, popatrzcie, zaszyciami tutaj. Wide legi jakieś takie. Miękki jeans. Takie wide legi trochę może palaccio. No nie wiem. Bardzo, bardzo luźne. Bardzo duże. I tutaj mamy jakieś dzianinowe jeszcze takie sweterki. Za 90 zł. Lecimy dalej. Sukienka taka. Jezu, jaka jestem zmęczona. Krótka, w takie niebieskie wzory. Znowu cienka bawełniana. Trójkątne wykończenie dekoltu. Za 160, no ale jak pokazuje, to pokazuje. Tu mamy koszulę. Takie, z haftowanymi i ażurowymi rękawami. Z trójkątnym, widzę, dekoltem. I one kosztują, przepraszam, 150 zł. W sensie was przepraszam, że te lepiej. Tu mamy jeszcze te portki, które były w tym ciemnym denimie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest to za 119. Takie jeansowe, pompkowe. I koszula kolejna, tym razem taka, przeskalowana. W ten sposób wykończona, w złamanej bieli za 130 zł. Dalej to, co było przed chwilą w jasnym kolorze, to mamy w niebieskim, zgaszonym. I jeszcze tutaj jest taka sukienka na tym wieszaku na końcu z falbaną na dole. Cała no te guziczki takie obleczone, ale tylko ozdobnie. Trójkątny dekolt, bufkowe rękawy i cena 180. No już prawie kończymy, już prawie. Tutaj spódnice denimowe z rozcięciem takim trójkątnym z przodu za 110 zł i kieszonki z tyłu. Jest też wersja czarna. Tu wisi coś ciekawego. Lubię to. Taka kurtka ze sztuczki. Ej, ona była w zeszłym roku i ona mi się podobała. Ja nie wiem, czy ja ją kupiłam, czy nie. Nie pamiętam. Chyba nie. A może? Kurde, nie wiem. W każdym razie zmierzymy, bo mi się podoba. 200 zł, coś takiego. I jeszcze jest w jasnej wersji kolorystycznej, a mi się ta ciemniejsza podoba. Tu mamy takie long sleeve'y. Jeszcze melanżowe, luźniejsze trochę u góry przy defolcie. Za 80 zł, szary i złamana biel. Czy coś tu jeszcze jest? Tak, tu jeszcze nas nie było. Ale ładnie jakaś pani pachniała, jakieś perfumy miała ładne. Takie sweterki. W prążek też. Pięknie. Tak ogórkowo, letnio, ale ładnie. Tu mamy boyfriendy jeansy, też kilka kolorów, ale nie będę lecieć za nią i się pytać, co tam, czym tam, cześć, czym pachniesz. Już sobie daruję. Tym bardziej, że sobie zrobiłam zapas mojego Moschino Toy 2 Pearl, bo się boję, że go wyprzedadzą. I kupiłam sobie też perfumy z Diora. Takie, co też wam wspominałam. O, widzicie? Takie long sleeve, ażurowy też prążek. Że mi się bardzo podobają. Dior, jak to się nazywa? Dior? Miss Dior, o. Także myślę, że moje zapotrzebowanie perfumowe jest i tak mniejsze niż kolekcja, którą mam. Dobra, słuchajcie, jeszcze widzę tam. Tam nas nie było. Tutaj. Tu nas nie było. Zwykłe koszulki jakieś takie. Ale dosyć mięsiste, fajne powiem. Szczerze, za 80 zł, takie w paski. Tu mamy w czarny pasek, mamy też białą, w czerwony pasek jest też czarna, brązowa, zielonkawa i tu takie intensywne kolory. Patrzcie, fajne. No i na końcu też fajna, różowa, w czerwony pasek. Nie wiem, czy to jest to samo, mam nadzieję, że to jest ciągle to samo. Wydaje mi się, że tak, tu materiał jest za 8 dyszek. Jesteśmy w przemierzalni, ale powiem wam, że jestem tak wyrąbana masakrycznie już po samym chodzeniu, a tu jeszcze parę rzeczy czeka na zmierzenie. Zobaczymy. Wydaje mi się, że będzie fajnie, że może być fajnie, więc już nie przedłużając zaczynam.
Zacznijmy może od tej kurtki, która no to takie śmieszne tutaj. Stwierdziłam, że ona wygląda tak fajnie jakościowo i możemy ją zmierzyć po prostu, bo może akurat będzie ten fason ciekawy. Wygląda po prostu ciekawie jakościowo. Nie jakiś taki badziewiak, tylko ten materiał jest fajny, wytrzymały się wydaje. Tutaj widzicie skład, no dużo poliestru trochę. Myślałam, że to będzie taka 100% bawełna, nie? Bo tak wam mówiłam, no ale widocznie tak nie jest. I może zróbmy od razu tak, że do tego, bo na bluzę tego nie założę, to zmierzymy od razu koszulkę. Wzięłam z tej bawełny takiej lepszej za 100 w takim czerwonym, wiśniowym, nie wiem czy wiśniowym, ale w takim fajnym kolorze. Także pokazuję też metkę. I tutaj jeszcze mamy skład tej koszulki, 65 to bawełna, 30 to jest modal i 5% to jest, czemu nie chce mi wyostrzyć, jedwab. Może tak, na początek pokażę wam tę koszulkę, jak ona wygląda po prostu tak sama w sobie do tego, co już dzisiaj mam ubrane, czyli do spódnicy z Zary w panterkę. Fajny dekolt, bo głębszy, ale nie za głęboki, nie za szeroki, całkiem przyjemny, ładna linia ramion. Długość też jest fajna, bo można ewentualnie tak solo właśnie nosić. Zobaczmy jeszcze tutaj, jak wygląda. Można tak solo nosić, jeszcze jakieś tam cieplejsze dni się mogą zdarzyć, także w ten sposób. Spoko koszulka. Naprawdę spoko. Tylko ja nie do końca jestem przekonana, czy 100 zł za koszulkę z Reserved, które, no powiedzmy sobie, różnie bywa z jakością. Tu jeszcze mamy taki lekko podwinięty rękawek. Czy to jest dobry plan? Natomiast kolor jest bardzo ciekawy, bardzo fajny. Można ją też pewnie podwinąć. Zresztą zaraz ją podwinę. Zaraz zmierzymy do niej tę kurtkę właśnie, o której wam mówiłam. Zrobimy tak i zobaczymy, jak ona się będzie układać, chociaż tak z przodu, wiecie. No da się ją włożyć. Da się ją włożyć i wygląda spoko, powiedziałabym. No tył to wiecie, jak u mnie zawsze wygląda, więc nie będziemy się w to bawić. Także spoko. Był jeszcze czarny kolor i na początku wzięłam do mierzenia właśnie czarną, ale tak sobie pomyślałam, że ten kolor bardziej mi się podoba. Jest to coś ciekawszego. Bardzo ładny jest moim zdaniem. Także nie będę jej ściągać, tylko teraz załóżmy wreszcie tę kurtkę. Jeżeli szukacie takiego fasonu troszkę dłuższego właśnie, on też dobrze się komponuje z tego typu spódnicami, to ona nie jest głupia, wygląda jak taka bardzo za duża. Tutaj mamy dosyć duży kołnierz i wszystko jest takie nadmuchane jakby, ale to daje fajny efekt. Tu na dole mamy gumę w środku i jest taki jakby materiał, ale i tak jest trochę ściągacz. Tu na rękawach widzicie też w ten sposób. No i ten śmieszny detal. Coś tu jest, nie wiem czy to jest paproch, czy to jest tak, jakiś paproch. Myślałam, że plamę ma. No spoko kurtka, spoko. Ja akurat takiej nie szukam. Chociaż, kurde, o tak, z boku mi się bardzo podoba. Podoba mi się to, jak ona fajnie odstaje. Ten przód najmniej mi się podoba, bo ja tak nie do końca, w sensie jest okej, okay, ale wolę trochę bardziej skomplikowane przody, jak się więcej dzieje. Natomiast spójrzcie tutaj z tyłu, fajnie to wygląda do takiej spódnicy. Materiał jest sztywny, taki mięsisty, no skład tutaj może nie powala na kolana, ale jest okej, okay, powiedziałabym. Jak wam się tylko podoba, jeszcze bym podwinęła może rękawy, bo tu mnie ciekawi, bo ona może całkiem fajny efekt właśnie dawać z takimi rękawkami podwiniętymi. No jest w niej coś, nie ukrywam. Kolor może nie do końca jest mój, ale jest w niej coś. Zwłaszcza mi się podoba właśnie, jak wygląda z boku. Bardzo mi się podoba. Jest taka większa, taka obfita. No i właśnie z tyłu jest jej dużo. Mamy tutaj obniżoną linię ramion. Ciekawa jest. Ja jestem na tak. Jestem na tak w sumie. Piszcie, co wy sądzicie. I teraz pomyślałam, że założymy spódnicę. W takim razie wziąłam sobie Elkę. Jest trochę luźna, trochę za luźna mam wrażenie. No ale dobra. Wężowy ten wzór. Taką mamy podszewkę tutaj. I właśnie tę warstwę wierzchnią. Ona jest taka trochę prześwitująca i daje to bardzo ciekawe wrażenie. Spódnica bardzo mi się podoba, powiem wam. Bardzo mi się podoba. Długość jest taka przed kostkę. No założyłam do tej koszulki, bo to też jest taki ożywczy akcent, nie? Jakby nie było. Zaraz coś do niej na górę też założymy. Zobaczmy z boku. No bardzo mi się podoba, naprawdę. Nie wiem, co jest w niej, ale mnie urzeka. Jakoś ta przeźroczystość tego materiału, tego wzoru, nie wiem, daje jakiś taki fajny, rozwibrowany efekt.
Także powiem wam, że jestem na tak. Tutaj skład nie będzie fajny. To tak mi się wydaje, że tutaj będzie syntetycznie full, ale no zobaczymy. I do niej zmierzymy sobie to. Tę brązową kurtkę też ją wzięłam, tą krótszą taką, lakierowaną i miętoszoną. Pomyślałam, że może być ciekawa. Za 230 zł ona jest, to pokażę wam od razu metkę. No a jeżeli chodzi o skład, no to będzie poliuretan, poliester pewnie, więc też mogę pokazać pro forma, ale bym się tu nic nie spodziewała lepszego. No i miałam rację, także zakładam teraz jeszcze to. Zaczęłam się przed chwilą zastanawiać, co tak nieładnie pachnie. I to ta kurtka. Taki jakiś dziwny zapach, kojarzący mi się z ropą naftową, ale gumą też jakąś taką z opon. Fu, nieładnie pachnie bardzo. I fasonowo też, szczerze, nie do końca jest to, czego się spodziewałam. Popatrzcie, jaki się słupek z sylwetki robi. Gdyby ona była krótka, rzeczywiście krótka, taka do talii, to by się to, że tak powiem, broniło. Nie jestem w stanie nawet tego podnieść, podciągnąć, ale tak, no, sylwetka jest, widzicie jaka, nie? Taki słup po prostu, słup soli. Obniżona linia rękawów. Założę jeszcze dżinsy, bo wzięłam do zmierzenia dżinsy do tej kurtki i zobaczymy. Może będzie inny efekt, ale z boku spoko, ale ten przód bardzo nieładnie według mnie wygląda. Z tyłu też nie do końca mi się to podoba. Kurtka sama w sobie jest ciekawa i fajna, tylko ten zapach, no i nie do zniesienia jest dla mnie niestety. Takie wykończenie. Mamy właśnie fajny, ciemny, brązowy kolor. Tutaj kieszonka, czy pseudokieszonka, nie wiem tak naprawdę. Pseudokieszonka, nie ma tutaj kieszonki. Ale tutaj mamy normalne kieszenie, też takie ciemne wykończenia zamków. Więc byłoby wszystko spoko, gdyby nie ten zapach i nie w tym zestawieniu. Załóżmy teraz jeszcze, znaczy ja założę dżinsy. Wzięłam do zmierzenia te, założę je i zobaczymy, czy będzie troszkę fajniejszy efekt. Ta spódnica też trzeba wziąć, wiecie, poprawkę na to, że ona dodaje objętości przez to, że jest taka pomarszczona, przyplisowana. Myślę, że w tej mojej mogłoby to wyglądać lepiej. Wiecie co, zrobimy tak, założę, zdejmę tę spódnicę, założę te, a potem jeszcze założę dżinsy i zobaczymy. A w międzyczasie metka wężowej spódnicy 150 zł. I tutaj coś mnie znowu nie chce ostrzyć. W składzie mamy poliester z poliestrem, czyli i podszewka, i góra poliestrem. No widzicie, co za głupi telefon. A no właśnie, to nie był perfect match, po prostu. Tak wydaje mi się, że jak troszkę ta spódnica mniej dodaje, to jest lepiej. Ale i tak to nie jest ideał. Wiecie co, chyba jednak ściągnę, bo już mi się niedobrze robi od tego zapachu i wyniosę ją stąd w ogóle. Wiecie co, wyniosłam ją, ale to był śmierdziel, masakra, ale stwierdziłam, że nie dżinsy, tylko dopóki jestem w spódnicy, to jeszcze tę kurtkę. I ja już pamiętam, ja ją kupiłam w zeszłym roku i ją oddałam, albo bardzo podobną, fajniejszą nawet chyba od tej. Ale no właśnie, mamy taką kurteczkę jeszcze i ta już nie ma żadnego zapachu, zdecydowanie. Dwie duże kieszenie tutaj, jak widzicie, zamki dopasowane, więc to też fajnie rozchodzi się w taki kołnierz. Można ją pewnie też zapiąć w ten sposób i też fajnie będzie wyglądać. Spoko, ta jest spoko, ta mi się bardziej podoba. Tu widzicie, ściągacz jest na dole, można ściągnąć takie wykończenie rękawów. Tak, ta mi się zdecydowanie bardziej podoba. Z boku wygląda tak, też fajnie, dla mnie przynajmniej. I z tyłu też fajnie, mamy reglanowe rękawy. Tutaj jak się postawi ten kołnierz, to daje ciekawy efekt. Tutaj jestem bardzo na tak i powiem wam, że teraz jak sobie przypomniałam, że miałam taką i ją oddałam, to mam takie żałowanie troszkę, żałuję, że wtedy oddałam, bo fajnie się w tym czuję. Także nie wiem, czy ta kurtka ze mną nie wróci. Tutaj mamy taki odcień brązu, on trochę spada w takie zielonkawe tony, nie? Nie wiem, czy to widzicie. Fajna jest, po prostu jest fajna, super się w niej czuję i jestem na tak. I tutaj cena to jest 200 zł, więc troszkę dużo. No ale dobra, rozmiar L, ale w tamtym roku pamiętam, że też, wydaje mi się, że też nie było to jakoś dużo taniej, o ile nie drożej. I tutaj znowu mamy poliuretan z poliestrem, czyli materiały syntetyczne. I pora na dżinsy. Powiem tak, wzięłam je w rozmiarze 40 i one są takie,
Trochę jakby ciasne w pasie, nie bardzo, ale trochę. Natomiast same w sobie wyglądają niegłupio, ale myślałam, że one będą troszkę krótsze. Nie wiem, czy to jest zaszyte, czy tylko podwinięte. Nie, tylko podwinięte. To czekajcie, ja je podwinę wyżej. Wiecie co, kurczę, fajnie tu u góry wyglądają na pewno, ale nie do końca mi się podoba to wywinięcie. Ja je trochę podniosłam, żeby były troszkę krótsze, takie... Ale to tam jest trochę źle zagięte i nie wygląda to za dobrze. Nie do końca. A szkoda, bo tutaj fajnie wszystko zbiera brzucha i tak dalej. Fason jest tutaj też ładny. Nogawki, kształt mi się podoba. Może by je podwinąć jeszcze tak normalnie, nie wiem. Tak wyglądają z boku. No tutaj się wszystko teraz pozwijało na dole, no bo podwinęłam bardziej niż było i się zamięło i tak dalej. A z tyłu wyglądają tak. Na pupie nie leżą głupio, wydaje mi się. No tutaj podkreślają mi to, co bym nie chciała, ale no umówmy się, że jak dam tak koszulkę, o, to już jest chyba jednak lepiej troszeczkę. Generalnie nie głupie spodnie. Po prostu nie głupie. Szerokość nogawek też jest taka fajna, akceptowalna. Wydaje mi się spoko. I te przeszycia też jakoś tak fajnie zgrane tutaj wszystko w nich jest. Co sądzicie? Denim jeszcze raz wam pokażę. To jest taki... O, oprę sobie nogę tam. Granatowy czy taki prawie czarny? No bo to ciężko. Nie wiem, czy to jest granat, czy to jest czarny. Jakiś taki granatowo-czarny. O! Widzicie, one się wydają jaśniejsze, bo tu mamy dwa rodzaje nici. Po prostu taki melanż. I o, teraz już się rozluźniły w pasie, jak chwilę w nich jestem. Nie wiem, ogólnie rzecz biorąc mi się podobają. Teraz coś do nich zmierzymy po prostu jeszcze na górę. I założyłam tę kurtkę, którą chciałam zmierzyć właśnie w poprzedniej części i zapomniałam. Z frędzlami. To są takie długie frędzle od biustu, idą aż do dołu kurtki. Fason jest taki, no, przeskalowany, powiedziałabym. Ja wzięłam rozmiar L, znowu zamek dopasowany, mamy kołnierz. Nie domyka się jakoś wielce tu z przodu, tak jak jest luzem, więc to jest na plus, totalnie na plus. Myślę, że rękaw można spokojnie też jakoś fajnie podwinąć. To otworzywo jest całkiem przyjemne. Jest miękkie, miłe. Znowu nie śmierdzi. To tylko tamta była jakaś taka lewa kurtka. Tak wygląda z tyłu, więc tu już nie ma frędzli. Tu mi trochę brakuje, bo ja bym dała jeszcze z tyłu trochę frędzli. No ale taki fason. Nie głupi, powiem wam, ale znowu mam ochotę zmierzyć to do spódnicy bardziej niż do spodni. Także znowu założę moją spódnicę. I spójrzcie, no lepiej to wygląda. Albo jestem tak sfazowana na te spódnice po prostu, albo dla mnie, albo wygląda to obiektywnie lepiej. Nie wiem, to wy mi możecie dać znać. Powiem tak, no, tak wygląda. No nie wiem, jakoś tak. Mam wrażenie, że w ogóle w tym sezonie te fasony są robione ukryć wierzchnik bardziej właśnie pod spódnicę niż pod spodnie. Mimo, że mamy spodnie, sprzedają spodnie, to jakoś wszystko idzie pod tą stronę, że to wygląda po prostu ciekawiej w takim wydaniu. A może, tak jak mówię, ja się tak wykręciłam bardzo na te spódnice. Także w tym wydaniu bardzo mi się podoba to. Fajne jest. Do jeansów nie do końca mi pasowało. No ale wiadomo, jesień-zima to nie tylko czas na spódnice, chociaż zawsze można, słuchajcie, do rajstop i tak dalej ogarnąć, nie przejmować się tym. Jestem na tak, nie na tyle może, żeby to kupić, ale jestem na tak. Ciekawa jestem też waszego zdania, więc możecie mi napisać oczywiście. Co byście wybrały? O, to czy to? Co według was było fajniejsze? I tutaj metka spodni 140 zł, 40 straight. O, widzicie, to jest fason straight, a jeżeli chodzi o skład, no to pewnie tutaj mamy jakieś albo 100% bawełny, albo bawełna z jakąś mikro domieszką. Tak, 100% bawełny. I tutaj znowu miałam rozmiar L, jeżeli chodzi o tę kurtkę koszulową z frędzami 300 zł. No nie, uważam, że aż tak modowa dla mnie nie jest. 100% poliester i 100% poliuretan. A założyłam spodnie jeszcze raz, ponieważ chciałam zmierzyć dla was ten trench. Ja mam przeskalowane z Pull&Bear'a albo z Beszki sprzed 2 czy 3 lat trench czarny, skórzany. Znaczy taki, no wiadomo, ze sztucznej skóry.
I pomyślałam, że dla was zmierzę i powiem wam, że ten trench jest kozacki. Najlepsza rzecz dzisiaj. Nie do końca może przekonuje mnie to, że jak jest rozpięty, to tu mamy zatrzaski zamiast guzików, a guziki są tylko tak naszyte dla ozdoby. To jest trochę bez sensu, ale fasonowo jest naprawdę fajny. I tak jak rozpięty, może nie wygląda jakoś hiper fajnie, chociaż moim zdaniem też nie najgorzej. Długość jest, widzicie, taka za połowę łydki mocno. Mamy szerokie klapki, rękawy normalna linia ramion tutaj, tu jeszcze, jak widzicie, i w ten sposób pasek, to powiem wam, że rozpięty ok, ale on wygląda fajnie, jak się go zapnie, naprawdę fajnie. Z tyłu ok wygląda, jak dla mnie, nie mam jakiejś, ale ma, widzicie, rozcięcie tutaj, jest ten pasek, a teraz go zapnę i wam pokażę, bo już go zdążyłam zapiąć i sprawdzić, jak tutaj tłukli się pudłami przed chwilą pracownicy, więc popatrzcie. Spójrzcie, jak on tu bardzo ładnie wyglądał, góry i rękawy. I teraz tak, ja dół teraz zatrzasnęłam, wcześniej tak sobie luźniej puściłam. Pasek niestety jest przypięty, więc nie chcę tego, wiadomo, niszczyć. I klamra jest z boku, ale klamra i tutaj te skówki są dopasowane też kolorystycznie. To mi się bardzo podoba. Tutaj tak samo, o, srebrny mamy od spodu, a czarny tu. Mogliby tutaj też zrobić czarny, bo by tak porządnie wyglądało. I zobaczcie. Fajnie wygląda z boku, bardzo fajnie. Oczywiście trzeba by go przeprasować albo na lewą stronę, albo tym, jak to się nazywa, parownicą. I z tyłu tak. No wszystko jest troszkę skręcone, bo jak nagrywam, no to nie mam innego wyjścia, ale jest naprawdę świetny. Góra zwłaszcza jest fajnie zrobiona. I ja na przykład bym go dała luźniej tutaj. W sensie nie zapinała, dlatego trochę żałuję, że on nie jest, o, widzicie? Tak, nie dlatego, że jest jakiś ciasny czy coś, tylko po prostu wtedy będzie szerszy, trochę na dole się robił. O, bardziej się tak jakby rozkloszowywał jeszcze. Bardzo fajny, tylko minusem dla mnie jest to. Te zatrzaski, bo one, nie wiem dlaczego ktoś to zrobił, czy to było tańsze, łatwiejsze, szybsze do zrobienia. Guziki są po prostu lepsze w takich trenchach, bo nie widać czegoś takiego. To też zauważyłam, że często właśnie te sieciówki LPP dają zatrzaski, które tak później właśnie widać i są takie ni w kij, ni w oko. Także moim zdaniem jest bardzo spoko. I tutaj miałam rozmiar L299, no to czyli tyle co to. No i teraz jakbym miała wybierać, no to zdecydowanie ten trench jest mimo wszystko fajniejszy. I w składzie mamy znowu poliuretan z poliestrem, nie mogę się wysłowić. I nie mogłam się powstrzymać i zmierzyłam jeszcze taką koszulkę, tę różową w czerwone paski. Ona mi się strasznie podoba i generalnie ja już czegoś takiego tak jakby widziałam parę razy i bardzo mi się podoba właśnie czerwone paski na różowym tle, ale nigdy te koszulki nie były, albo były za szerokie te paski, albo coś tam mi nie pasowało. A ta jest naprawdę spoko. Pokazałam wam ją tak, jak jest luzem teraz puszczona. Mamy tutaj ściągacz u góry właśnie różowy, więc fajnie, że nie czerwony, bo wtedy by było to przytłaczające, a tak dodaje takiej lekkości. Dłuższy, fajny rękawek, taka w miarę normalna linia ramion, taka koszulka, ale jest w niej coś. I ja wiem, czasami mamy takie rzeczy, że po prostu nam się spodoba, mimo że to jest jakiś taki totalny zwyklak. Ja za coś takiego uznaję tę koszulkę, ale bardzo mi się właśnie podoba. Teraz ją włożę jeszcze, zobaczymy, jak będzie tak właśnie bardziej włożona w coś. Kurczę, fajna jest, naprawdę mi się podoba. Ha! Taka najsik, może nie do tego koloru spodni akurat. I też to jest taki bardziej jeszcze wiosenno-letni vibe, wiadomo, ale podoba mi się, no podoba mi się po prostu. Fajnie się w niej czuję też. Czuję się tak pozytywnie, optymistycznie, nie wiem. Pani jakaś tutaj się drze i omawia ślubne kwestie, jakieś na jakieś wesele idzie i tutaj mi stoi, mimo że tam nie ma przemierzalni, to tam stoi i opowiada o sukienkach i tak dalej, jakiemuś panu. No, także dobra, bo się rozproszyłam totalnie. Jestem tutaj na tak. Zobaczmy jeszcze skład i cena. I tutaj cena mnie zwaliła znów, bo to jest 80 zł. Przykro mi, nie dam 80 zł za zwykłą koszulkę. Tu jest podpisane, że to jest Mercized Cotton Premium. No nie, to nie jest raczej. No zobaczmy jeszcze skład. 100% bawełny, no ale nie, to jest najzwyklejsza bawełna. To tak jakby koło tego nawet nie stało. Nie wiem, o co chodzi, no ale na pewno za tę cenę nie będę jej kupować. I ostatnia rzecz na dziś to koszula, też różowa.
taki bardziej różowy prążek. Fason totalnie zwyklaczkowy. Troszkę jest taka, że widzicie, tu gdzie jest więcej materiału, to jest fajnie, a tu gdzie prześwituje ciało, czy tam bielizna, to jest ciemniej i nie do końca. Myślałam, że ona będzie taka bardziej troszkę kryjąca. Widzicie, tutaj widać też linię dżinsów. Więc nie idealnie, ale jakby zostawić do tego cielistą bieliznę, ja dzisiaj akurat mam taką cielistą bieliznę, jasne spodnie, to się będzie bronić. Fajny fason, taki bardzo podstawowy, lekko przeskalowany, tu mamy dosyć dużą tę kieszeń z boku, kolor też jest taki ładny, taki świetlisty, mam nadzieję, że to widać dobrze, duże mankiety, guziczki, nie wiem po coś tak ruszam, guziczki takie z masy perłowej, jakaś jestem nadpobudliwa, może ze zmęczenia, z boku to tak wygląda, trochę mi ten kołnierz tu za bardzo starczy, no ale dobra, i z tyłu widzicie też taka dłuższa. O, możecie się powiesić na wieszaczku też. Także okej, ale nie bierze mnie aż tak. Może tak. I jeszcze tutaj metka 120 zł. A w składzie mamy 100% bawełny. I to tyle, słuchajcie, skończyliśmy z Reserve, jeszcze sobie założyłam tę kurtkę, którą planuję kupić, podoba mi się, no kurde, podoba mi się, mamy jeszcze tutaj, pokażę wam, jak się ją zapnie, to jest taka odstająca, fajna stójka, podoba mi się, po prostu. Także to ze mną wraca z dzisiejszego filmu do domu. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które wam pokazałam, one są fajne. Moim zdaniem było tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy, ale jakoś tak cenowo trochę, to też jest dużo za taką kurtkę, ale to jest taka rzecz, która tak mi się podoba, że jestem w stanie dać. Natomiast nie wiem, tutaj miałam takie odczucia, że no to 300 zł trochę dużo, to chyba 170, tak? Ta spódnica, no też dużo. Ja wiem, tak dość, nie? I tu jeszcze była ta kurtka, ta też była świetna, ale ona też 280 zł kosztuje. Moim zdaniem to jest trochę ceny takie od czapy, no nie wiem. Tak mi się wydaje, także mam nadzieję, że film się wam podobał, że miło spędziliście ze mną czas w tej jednej części, bądź wszystkich trzech. Jeśli nie widzieliście tamtych, no to zapraszam was na playlistę podlinkowaną w opisie, tam możecie je zobaczyć, i Zarę też, i Stradivariusa. No i gdzie idziemy teraz, słuchajcie? Gdzie idziemy do następnej sieciówki? Czy chcecie na przykład Sienna? Czy wolicie Massimo Dutti? Czy Pull&Bear albo Bershka? No nie wiem, napiszcie mi w komentarzach. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!